Dzisiaj jest odsłonięcie nowego domu mojej córki. Juana powiedziała mi bardzo poważnie. Mamo, przyjdź bez względu na to, co się stanie. Pomimo moich obaw, zamierzam z całego serca świętować dziś jej nowy dom. kropka, Jednak kiedy przybyłam spóźniona, zostałam całkowicie zignorowana przez mojego męża, Pablo i teściową. Spodziewałam się tego po teściowej, ale nigdy nie sądziłam, że Pablo zrobi to samo. Kropka, czując się nieswojo... Udałam, że spaceruję po ogrodzie i wyszłam na zewnątrz, gdzie znalazła mnie moja wnuczka Dorefi i podbiegła do mnie z uśmiechem. Kropka babcia słuchała Dorefi z wahaniem, jakby chciała coś powiedzieć, ale kiedy skinęłam głową, zebrała się na odwagę i zaczęła mówić. To była szokująca wiadomość. Powód, dla którego Pablo i moja teściowa mnie ignorowali, stał się jasny. A ja opuściłam scenę w milczeniu. Później wielokrotnie otrzymywałem gniewne telefony od Peble. Zwykle spokojny Pablo krzyczał gniewnie. Kiedy Pablo zażądał, co ty sobie myślisz, odpowiedziałem: Zakończmy to, co dzieje się od trzydziestu lat. Moja starannie zaplanowana historia zemsty właśnie się zaczyna. Nazywam się Brenda Morris. Mam pięćdziesiąt jeden lat i pracuję w tym samym miejscu od trzydziestu lat. Po ukończeniu szkoły średniej. Był czas, kiedy marzyłam o zostaniu gospodynią domową. Ale nigdy się to nie spełniło 30 lat temu, gdy miałam 20 lat, klient baru ze stekami, który prowadziła moja rodzina, zaproponował mi małżeństwo. Znałam jego rodzinę bardzo dobrze. Byli typową rodziną z wyższej klasy i wyróżniali się w naszej okolicy. Zacząłem pracować w lokalnych sklepach od gimnazjum i zawsze ich podziwiałem. Żona była wysoka i piękna jak modelka, a mąż utalentowany i pracował w dużej firmie. Ich syn, dziedziczący dobre cechy i dobrze wychowany, był wart zobaczenia, i wybrali mnie na jego narzeczoną. Byłam zwykłą pracownicą biurową świeżo po studiach i na początku trudno mi było uwierzyć w taką propozycję. Później, kiedy zaproszono mnie do ich domu i potwierdzono, że ta historia jest prawdziwa. Poczułam się jak we śnie, kropka zawsze martwiłem się o panią, pani Brendo, która ciężko i wesoło pracuje. Powiedziała osoba, którą szanowałam, dając mi odczuć, że moja praca w sklepie została nagrodzona, kropka kiedy zostaliśmy sami. Pablo powiedział mi, że chciałby stworzyć stabilny dom ze skromną i spokojną kobietą w przeciwieństwie do jego krzykliwej matki. Pablo, dziesięć lat starszy ode mnie, był kierownikiem w firmie prowadzonej przez brata jego ojca. Jego wuja, kropka, czułam, że jest orzeźwiający, miły i ponadprzeciętny. Kropka, doświadczywszy tylko holenderskich randek z mężczyznami w moim wieku, byłam oczarowana wyrafinowaną eskortą peble. Pani Brendo, proszę dołączyć do naszej rodziny bez żadnych obaw. Kropka, zachęcona słowami jego matki, wyszłam za mąż z nadzieją na dołączenie do ich uroczej rodziny. Jednak to marzenie zostało nagle przerwane. Kropka, trzy miesiące po ślubie. Po złożeniu wniosku o rejestrację małżeństwa, stało się to. Jego matka powiedziała, że zdecydowaliśmy się przyjąć moją matkę do naszego domu, ponieważ potrzebuje opieki. Brenda, słyszałem, że masz kwalifikacje opiekuna. To co mam, to kwalifikacje w zakresie administracji opiekuńczej. Nie było jasne, jak do tego doszło. Ale wydawało się, że moja teściowa źle zrozumiała, że mam kwalifikacje bezpośredniego opiekuna. Intuicyjnie czułam, że oczekują ode mnie bycia personelem opiekuńczym. Wydawało mi się to dziwne kropka dla kogoś tak zwyczajnego jak ja, bez żadnych specjalnych talentów, oczekiwana rola była zbyt znacząca kropka twarz mojej teściowej, która wcześniej była miła, teraz wyglądała na spiętą. Być może był to powód, by wypędzić mnie z domu. Między mną a teściową zapanowała nieprzyjemna cisza. Dopiero Pablo przełamał napięcie kropka mamo. Nie ożeniłem się z Brendą z tego powodu. Problem z babcią to nasz problem. Co byśmy zrobili, gdyby Brenda odeszła? Ale. Może nie mam odpowiednich kwalifikacji, ale będę współpracował wszędzie tam. Gdzie będę mógł pomóc kropka obrona mnie przez Pablo naprawdę mnie uszczęśliwiła. Zainspirowana jego refleksyjnymi słowami. Postanowiłam postarać się jeszcze bardziej jako synowa kropka w domu moich rodziców babcia cierpiała na demencję, mama się nią zajmowała. Ja też czasem pomagałam, ale jakoś przegapiłam moment, żeby o tym porozmawiać. Mój teść był trzecim synem w rodzinie, i jeśli dobrze pamiętam, jego babcia mieszkała z rodziną najstarszego syna. Myślę, że ten fakt był jednym z powodów, dla których nie mogłem się odezwać kropka, zdobycie praktycznej wiedzy mogło być przydatne. Ale potrzeba jej zdobycia szybko zniknęła, ponieważ niedługo potem zmarł mój teść. Widok teściowej zalewającej się łzami i mówiącej, jak ja mam bez ciebie żyć, był żałosny. Mój teść był jeszcze po pięćdziesiątce i stanął w obliczu nagłej śmierci ukochanej osoby. Kropka moja teściowa płakała nieustannie podczas czuwania i nie było słów pocieszenia, ale Pablo był tam, aby ją wspierać i pocieszać. Kropka podczas gdy ja zajmowałem się gośćmi, którzy przyszli ją opłakiwać. Podsłuchałem szokującą rozmowę między krewnymi mojego teścia. Niegdyś zamożna rodzina mojej teściowej uciekła w te okolice z Nowego Jorku, obciążona dużym długiem. Ciągła praca i zapotrzebowanie na pieniądze skróciły życie mojego teścia, według osób z jego otoczenia. Silna sugestia mojej teściowej, by przyjąć i zaopiekować się własną matką, Wydawała się być może podyktowana pragnieniem dziedziczenia. Teraz, gdy zmarł mój teść, dowiedziałem się również, że poważnie rozważa się usunięcie go z rodziny. Po otrzymaniu oświadczenia o pozbawieniu praw od krewnych mojego teścia, Pablo został również zwolniony z firmy prowadzonej przez jego wuja. Co więcej, na nowy dom Peble został zaciągnięty wysoki kredyt hipoteczny, zaciągnięty na moje powitanie. Wyszło również na jaw, że moja teściowa jednostronnie anulowała i wydała jego ubezpieczenie na życie. Ten dom był pierwotnie utrzymywany przez mojego teścia, a po jego śmierci. Oświadczenie mojej teściowej: Jak mam żyć bez ciebie? było dosłowne. Z powodu wydatków mojej teściowej nie było już żadnych oszczędności. i w tej niestabilnej sytuacji powiedziała: Od teraz proszę. Przeznaczaj całą swoją pensję na dom. Brenda. nalegała na wykorzystanie renty rodzinnej mojego teścia na fundusze emerytalne, ale wątpliwe, czy było to rzeczywiście wykonalne. Pablo powiedział, że będzie szukał nowej pracy, ale nie podał konkretnego terminu. W wieku dwudziestu kilku lat znalazłem się pod presją spłacania kredytu hipotecznego i utrzymania rodziny. Pośród tego wszystkiego zdałam sobie sprawę, że jestem w ciąży. Pracowałam aż do porodu i nadałam mojej córce imię Juana. Życie było ciężkie. Ale Juana stała się moją nadzieją na życie. Przyrzekłam, że będę ją chronić bez względu na wszystko. Pablo znalazł nową pracę. Ale pensja była niska i nawet w połączeniu z moim zasiłkiem macierzyńskim ledwo wiązaliśmy koniec z końcem. W tej sytuacji moja teściowa nadal żyła luksusowo kropka, i pomimo wielokrotnych upomnień peble, nic nie wskazywało na to, by chciała pracować. Mimo że chłana wciąż była mała, moja teściowa lubiła wychodzić z domu i cieszyła się, gdy ludzie mówili. Wcale nie wyglądasz jak babcia. Trudno uwierzyć, że masz wnuczkę. Większość opieki nad Juaną spadła na mnie, ponieważ moja teściowa traktowała ją jak swoją własną i popędzała mnie, abym wróciła do pracy. Kiedy zastanawiałem się, kim naprawdę jestem, Pablo powiedział, że to tymczasowe. Kiedy wszystko się uspokoi, zacznijmy nowe życie. Tylko we trójkę. Jego słowa dodały mi sił i zaczęłam marzyć o życiu bez teściowej. Ponieważ firma Peble znajdowała się w pobliżu, mogłem tam pędzić, gdyby coś się stało. Więc pod tym warunkiem zostawiłem Juanę z teściową i wróciłem do pracy. Byłem zaangażowany w osiąganie naszych celów poprzez nadgodziny i pracę z dodatkami. Jednak nasze oszczędności nie rosły i nic nie wskazywało na to, że nasze życie stanie się łatwiejsze. Moja teściowa często zabierała Juanę na miasto. Kupowała drogie ubrania dla dzieci i mówiła, że to dla Łani, prosząc mnie, bym za to zapłaciła. Co więcej, potajemnie korzystała z rodzinnej karty kredytowej, którą założył Pablo, przez co problem stał się jeszcze poważniejszy. Planowałem ją spłacić, zanim wpłynie to na kredyt Peble. W tej trudnej sytuacji Pablo stracił pracę. Powodem była konieczność częstego odpowiadania na telefony matki, przez co opuszczał pracę. Jednak nawyki mojej teściowej dotyczące wydatków nie wykazywały żadnych oznak poprawy. Wiele razy mówiłem, że nie możemy sobie na to pozwolić, ale ona zawsze odpowiadała Nie martw się. Pieniądze się znajdą. jako córka byłej zamożnej rodziny i poślubiwszy mojego teścia ze względu na jego wygląd, nigdy nie zaznała trudności finansowych za jego życia. Nawet teraz była jedyną osobą wolną od trudności finansowych. Pablo, który rozsądnie podchodził do pieniędzy, próbował nakłonić matkę do zaakceptowania rzeczywistości, ale często czuł się zrezygnowany. W połączeniu z poczuciem winy wobec mnie, rozumiem, dlaczego Pablo chciał opuścić dom. Kropka, ostatecznie postanowiliśmy jak najszybciej zaoszczędzić i wyprowadzić się. Pensja Peble pozostawała niska, ale cieszył się stosunkowo swobodną karierą w sprzedaży, a Juana zdrowo dorastała. Kropka, jednak Juana była całkowicie przyciągnięta do swojej babci, a moja teściowa bardzo ją kochała, mówiąc, że jest do niej podobna. Kupowała drogie ubrania dla dzieci, zabierała juany na randki, a następnie prosiła peble o pokrycie kosztów. Biorąc pod uwagę kredyt hipoteczny i przyszłe wydatki łani na edukację, ograniczyłem nasze wydatki. W rezultacie wydaje się, że Juana jeszcze bardziej zbliżyła się do swojej babci. Często zastanawiałem się, czy to naprawdę właściwe podejście. Juana stała się bardzo bliska swojej babci. A ja zacząłem wątpić w nasze marzenie o rozpoczęciu nowego życia razem, jako triokropka, gdy stała się uczennicą gimnazjum. Juana zaczęła traktować priorytetowo spędzanie czasu z przyjaciółmi i nieco zdystansowała się od babci. Mimo to jej miłość do babci nie zmieniła się, kropka, z czasem jednak prezenty od babci stały się rzadsze. Juana dojrzewała mądrze, rozumiejąc, że posiadanie różnych rzeczy w szkole może ją wyróżnić. Nasze rozmowy nasiliły się, gdy zaczęła mówić mi o swoich preferowanych szkołach. Plan wyprowadzki do rodziny naturalnie się rozwiał, ale nasza sytuacja uległa poprawie. Juana postanowiła studiować na Uniwersytecie w Nowym Jorku i zacząć żyć na własny rachunek. W chwili, gdy czułam się przytłoczona samotnością, Juana powiedziała do mnie Mamo, jesteśmy tutaj, bo tak ciężko pracowałaś. Kocham też tatę i babcie. Cieszę się, że jestem częścią tej rodziny. Słysząc, jak Juana docenia moje wysiłki, niemal zalałam się łzami. Wierzę, że jesteśmy zjednoczoną rodziną, utrzymywaną dzięki naszym dobrym relacjom, zwłaszcza dla dobra łani. Pomimo ciągłych żądań finansowych i rozrzutnych wydatków mojej teściowej, Pablo zawsze stał po mojej stronie, wspierając mnie. Bez wsparcia Peble nie zaszedłbym tak daleko. miałam nadzieję, że po spłaceniu kredytu hipotecznego będę mogła cieszyć się spokojnym życiem z Pablo. trzy lata po tym, jak Juana zaczęła pracować, ogłosiła swoje małżeństwo i ciąże, przynosząc radość nam obojgu. Kiedy urodziło się dziecko Juani, w końcu zostałam babcią. Dziecko otrzymało imię Dorefi. Mąż Ani był miejscowym i pobrali się ze względu na to powiązanie. Planowali wrócić w te okolice i zbudować dom. Rodzina Łani często mnie odwiedzała, a ja w końcu mogłam spędzić czas z moją wnuczką, która wyglądała tak samo jak Juana. Bardzo polubiłem moją uroczą wnuczkę i teraz mogę trochę zrozumieć, co czuła moja teściowa. Nadal jednak martwiłam się, że moja teściowa nadmiernie przywiązała się do swojej prawnuczki. Ostatnio moja teściowa przestała rozmawiać o pieniądzach. Zaciekawiony zapytałem o to Peble i okazało się, że potajemnie sprzedawał jej bogatą kolekcję markowych towarów i biżuterii. Zyski przekazywał jej kropka powiedział, że ma tak dużo, że nie zauważy, ale zauważyła i podejrzewała mnie za każdym razem, gdy wskazywała, że czegoś brakuje kropka pośród tych powracających problemów, podczas gdy Pablo ją beształ jednocześnie ją uspokajał. Ten projekt jest zbyt dziecinny. Kupię ci nowe. Powiedział, a ona, nieświadoma, była zadowolona. Jednak dla Peble dalsze sprzedawanie jej rzeczy nie było zrównoważoną opcją. Potem teściowa znów zaczęła prosić mnie o wsparcie finansowe. Pewnego dnia upierała się, że potrzebuje pieniędzy tak uporczywie, że ja, wyczerpany, w końcu krzyknąłem. Przestań. Zastanawiałaś się kiedyś, dlaczego tak się dzieje? Zaskoczona moją reakcją, Teściowa stała się ponura i wróciła do swojego pokoju. Pablo natychmiast podążył za nią. Prawdopodobnie znów ją uspokajał, kropka żałując mojego wybuchu. Poszedłem ją przeprosić i podsłuchałem rozmowę między Pablo i moją Teściową. Musimy to załatwić bardziej umiejętnie. Zostaw to mnie. Nie będzie żadnych problemów. Ona jest typem, który łatwo się podporządkuje, jeśli jest traktowany delikatnie. Kontrolowałem ją w ten sposób przez ostatnie 30 lat. Ale Brenda odmawia spłacania hipoteki. Kredyt hipoteczny zostanie wkrótce spłacony, a potem przeniosę nieruchomość z powrotem na swoje nazwisko. Ona mnie słucha, więc nie martw się. Jeśli chcesz, nie mam nic przeciwko wyrzuceniu jej. W końcu jest tu tylko po to, by dostarczać pieniądze. Głos Pablo był pełen pewności siebie. Ostrożnie zszedłem na dół, nie wydając żadnego dźwięku. Czułem się, jakbym otrzymał ciężki cios. Prawdziwym przeciwnikiem, z którym musiałam się zmierzyć, nie była moja teściowa, ale Pablo. Dni, które spędziłam na znoszeniu i ufaniu Pablowi, wydawały się teraz daremne. Mogłam tylko kpić z siebie, że byłam głupia. Pomimo bólu rozważałam rozwód, ale nie mogłam po prostu milczeć. Postanowiłam zaplanować zemstę, która sprawi, że Pablo głęboko pożałuje swoich czynów. Następnego dnia udawałam, że wszystko jest w porządku i zaczęłam opracowywać szczegółowy plan zemsty. Nadszedł wyjątkowy dzień, kiedy nowy dom łani został ukończony, a my zostaliśmy zaproszeni na parapetówkę. Chłana powiedziała mi bardzo poważnie: Mamo, przyjąć bez względu na to, co się stanie. Pomimo moich obaw, zamierzałem z całego serca świętować dzisiaj nowy dom. jednak, kiedy przybyłam spóźniona, zostałam całkowicie zignorowana przez mojego męża, Peble i Teściową. Nie spodziewałam się, że Pablo mnie zignoruje. Kropka czując się nieswojo. Udałam, że spaceruję po ogrodzie i wyszłam na zewnątrz, gdzie znalazła mnie moja wnuczka do Refi i podbiegła do mnie z uśmiechem. Zrobiło mi się ciepło na myśl, że o mnie pamięta i przykucnęłam na jej wysokość kropka do Refi, tak bardzo urosłaś, babcia nie mogła się doczekać, kiedy cię zobaczy. Babciu, posłuchaj, Dorefi zawahała się, jakby chciała coś powiedzieć, ale kiedy skinęłam głową, zebrała się na odwagę i zaczęła mówić. To było szokujące kropka powód, dla którego Pablo i moja teściowa mnie ignorowali. Stał się jasny i po cichu opuściłam to miejsce. Później otrzymałam kilka gniewnych telefonów od męża, ale zignorowałam je i szybko wróciłam do domu. Kropka, chociaż było mi żal, uroczystość była prawdopodobnie pogrążona w chaosie. w końcu odpowiadając na uporczywe telefony, zwykle spokojny Pablo drżał ze złości. Kiedy Pablo zażądał, co ty sobie myślisz, przypomniałem sobie, że Dorefi właśnie mi powiedziała. Hej, możesz dać dziadkowi pieniądze na szpital, mówiąc to, Dorefi miała na myśli Peble. Nie rozumiałem, do czego odnosiły się opłaty za szpital. Próbując uzyskać więcej szczegółów od Dorefi, zapytałem. Czy rozmawiałaś z dziadkiem? Możesz mi opowiedzieć o tej rozmowie. Dziadek jest bardzo chory i nie może się leczyć, bo babcia nie chce dać pieniędzy. Mama i tata powiedzieli, że też nie mogą dać więcej pieniędzy, więc babciu, proszę, pomóż, powiedziała Dorefi. Jej słowa zdradziły że Pablo udawał chorego, przez co rodzina uwierzyła, że to ja jestem niechętna do zapewnienia środków na leczenie. Chłana prawdopodobnie wybrała ten dzień, kiedy rodzina się zebrała, aby stworzyć okazję do omówienia prawdy. Myślę, że dlatego tak bardzo nalegała, abym przyjechał. Zdarzył się również incydent, w którym ogłosiłem koniec mojego wsparcia finansowego przed przyjazdem co musiało przyczynić się do napiętej atmosfery na miejscu, kropka, stojąc twarzą w twarz z rozwścieczonym Pablo, powiedziałem. Nie miałem pojęcia, że jesteś taki chory. A wydawał się zaskoczony. Wydawał się zdesperowany, aby dowiedzieć się, w jaki sposób jego oszustwo zostało ujawnione. Nie wstyd ci żądać pieniędzy, udając własną chorobę, tego chciała matka. Zaczął się usprawiedliwiać, ale mu przerwałam. Nie, twoja matka jest zawsze szczera w swoich potrzebach. Zazwyczaj moja teściowa nie ucieka się do skomplikowanych sztuczek. Jeśli czegoś potrzebuje, wprost prosi o pieniądze. Czy twoja matka również jest przez ciebie oszukiwana? Możliwe, że moja teściowa również została wprowadzona w błąd przez kłamstwa Peble. Być może jej uporczywe żądania pieniędzy miały takie podłoże. To wyjaśnienie miałoby sens. Kropka moja teściowa przeżyła traumę z powodu bankructwa rodzinnej firmy w przeszłości i przymusowej przeprowadzki z luksusowego domu. Dlatego gdybym powiedział, że nie będę spłacał kredytu hipotecznego, nie drążyłaby tego dalej. Kropka jednak tego dnia moja teściowa była wyjątkowo uparta. Co się stało? Nie jesteś jak zwykła Brenda. Zwykle nie jestem typem, który wygłasza takie stwierdzenia. Jestem posłuszną żoną, która zgadza się na wszystko kropka było jasne, że próbował mnie przekonać, próbując pokierować rozmową kropka o co chodzi z tym pozwem rozwodowym. Nie rozumiem, dlaczego Pablo powiedział. Zakończmy to, co dzieje się od trzydziestu lat, odpowiedziała Brenda. Chłana wręczyła Pablowi pozew rozwodowy, o który wcześniej prosił. Po usłyszeniu tego faktu od Dorefi. Postanowiłem natychmiast wrócić do domu. Przygotowałem się do wyjazdu, pakując swoje rzeczy. Choć tak naprawdę niewiele miałem do zabrania., a w rzeczywistości głównym celem było szybkie zabranie aktu własności domu., kropka. w tym momencie Chłana rzuciła się za mną w pogoń. Mamo, coś jest nie tak. Mówiłaś, że idziesz obejrzeć ogród i nie wróciłaś., zapytała. Wyjaśnię później, ale proszę, daj to tacie, odpowiedziałem. Czy to pozew rozwodowy? Wykrzyknęła, zaskoczona. Przykro mi, ale planowałem poczekać, aż dzisiejsza uroczystość dobiegnie końca i wtedy przekazać ten dokument Twojemu ojcu. Nie martw się, Twój Ojciec jest zdrowy. Jego ostatnie badania nie wykazały żadnych problemów. Wyjaśniłem. Juana wyglądała na mądrą i rozumiejącą sytuację. Pablo. Po otrzymaniu pozwu rozwodowego, skontaktował się ze mną w panice. Porozmawiajmy, tak przynajmniej powiedział. Dobrze, ale podczas rozmowy obecny będzie również prawnik. Skontaktuję się później ze szczegółami, kropka odpowiedziałem, kończąc rozmowę. Już wcześniej planowałem zemstę, i zaczęło się, kropka tydzień później zasugerowałem Pablowi, abyśmy spotkali się w biurze prawnika, neutralnym miejscu lepszym niż nasz dom. Wiedziałem, że Pablo na pewno odwoła się do emocji. Przepraszam. kropka Przyznaję, że skłamałem, pożyczając pieniądze od łani, ale nie chcę cię więcej ranić. Spłacę wszystkie pieniądze, które pożyczyłem od łani, więc proszę, rozważ jeszcze raz rozwód, powiedział. Naprawdę myślisz, że to wszystko ja również dowiedziałem się o pożyczce od łani w dniu, w którym to się stało? A gdyby to był jedyny powód, dlaczego od razu dałby siłanie wypełniony pozew rozwodowy? A. Więc jaki jest prawdziwy powód? Czy to możliwe, że moja matka jest w to zamieszana, więc to była moja matka? Na początku obwiniałem twoją matkę i czułem złość. Często myślałem, że gdyby tylko jej tu nie było. Ale w rzeczywistości było inaczej, to ty byłeś prawdziwą przyczyną. Usłyszałem ten fakt, który ujawniłem, kropka tego dnia ujawniłem wszystko. Ceo usłyszałem poza pokojem peble. Nie mógł się kłócić, i było jasne, że nasza wieś jako rodziny rozpada się, kropka, próbując się uspokoić. Próbowałem napić się herbaty, ale moje ręce trzęsły się tak bardzo, że nie mogłem pić prawidłowo. Czy teraz rozumiesz, że rozwód jest nieunikniony? Dlaczego nie powiedziałeś tego wcześniej, Pablo? Jego pytanie było zasadne, ponieważ od tego czasu minął prawie rok. Czekałam na całkowitą spłatę kredytu hipotecznego. W ten sposób moglibyśmy sprawniej przeprowadzić rozwód kropka, co teraz zrobimy z domem, zapytałem. Co masz na myśli? Co powinniśmy zrobić? Oboje potrzebujemy miejsca do życia, odpowiedział kropka, kiedy Brenda położyła akt notarialny na stole. Pablo wydał z siebie zaskoczone westchnienie. Bez wątpienia musiał go szukać. Chociaż uważała, że jest mało prawdopodobne, aby uciekł się do oszustwa, nie chciała, aby rozwód był opóźniany przez jakiekolwiek tajemnice. Dlatego tego dnia szybko wróciła do domu. Większość kredytu hipotecznego tego domu została spłacona z pieniędzy, które zarobiłam, i jest na moje nazwisko. Jednak zgodnie z prawem, oboje mamy do niego wspólne prawa. Kropka, więc przekażę ci dom. Ale w zamian musisz natychmiast zapłacić mi połowę jego wartości, oświadczyłem. To niemożliwe, powiedział. Było jasne, że nie będzie miał dostępnych środków, zwłaszcza w gotówce. Natychmiast. Kropka, jeśli to niemożliwe, to wezmę dom. Mogę jednak dać Ci połowę pieniędzy już teraz. Co ty na to? Skąd pochodzą te pieniądze? To wczesny spadek po moim ojcu. Chciał zapewnić mi niezależne życie po rozwodzie. Wyjaśniłam. Prawnik szczegółowo opisał Pablowi zasady podziału majątku w czasie rozwodu i podkreślił, że wczesny spadek jest zwolniony z podziału. Gdy Pablo wyglądał na zniechęconego, zadałam mu kolejny cios. Będę domagać się od ciebie alimentów. Dlaczego? Nie miałam nawet romansu. To prawda, nie wątpię w twoją lojalność wobec matki. Ale alimenty nie są przyznawane tylko w przypadku niewierności. Szukam rekompensaty za znaczne szkody emocjonalne. Które spowodowałeś, odparłem. O czym ty mówisz? Pablo wydawał się chwilowo nie mieć słów. Obawiając się, że jakiekolwiek nieostrożne uwagi mogą zwiększyć wysokość alimentów, przerwał wypowiedź w połowie. Nie stać cię jednak na płacenie, prawda? W końcu nie masz już pieniędzy. Dlatego dostosuję dla ciebie podział majątku. Jeśli nie będziesz usatysfakcjonowany, możemy rozstrzygnąć to w sądzie. W porządku, Pablo niechętnie się zgodził. Ale to nie rozwiązało wszystkiego. Dodatkowo potrącę również pieniądze, które pożyczyłeś od łani i jej męża. Czekaj. To sprawa między mną a Juaną. To nie ma nic wspólnego z tobą. Pablo był zdenerwowany. Naprawdę możesz to spłacić, naciskałem go. A on się jąkał. Cóż, nie potrafię tego dobrze wyjaśnić. Później spotkałem się z Joaną i wszystko jej opowiedziałem. Zaproponowałem, że zwrócę Joanie pieniądze, które Pablo pożyczył pod fałszywym pretekstem. Kropka, to sprawa między moim ojcem a mną. Więc przyjmę pieniądze z powrotem, kropka, ale przez jakiś czas muszę trzymać się od niego z daleka, powiedziała spokojnie Juana. Było jasne, że Pablo nie miał zamiaru ani środków, by spłacić dług. Ponad wszystko przedkładał swoją rolę oddanego syna ukochanej matki. Kropka, rozumiesz, jak bardzo Juana cierpi? Jeśli teraz nie zwrócisz pieniędzy, Juana nadal będzie czuła się winna wobec męża. Jesteś na to przygotowany. Po tym pytaniu zwiesił głowę kropka z tego powodu uznam alimenty i pożyczone pieniądze za nieważne. I przejmę dom. Natychmiast przeleję środki. Dlaczego więc nie kupisz czegoś ładnego dla swojej matki, ale najpierw musisz znaleźć nowe miejsce do życia? Od początku planowałeś mnie oszukać. Jakie to podstępne kropka hej, pochodząc od ciebie, który oszukiwał mnie przez 30 lat, teraz to jest oświadczenie. Pablo nie mógł odpowiedzieć. Ale ja nie chcę rozwodu. Byłem zbyt zależny od ciebie. Zmienię się, więc proszę. Rozważ to jeszcze raz. Kropka jego niechęć do rozwodu wynikała z niedawnego przejścia na emeryturę i bezrobocia. Z niecierpliwością czekałam na zakończenie spłaty kredytu hipotecznego. Kropka nie był wystarczająco kompetentny, by zostać ponownie zatrudnionym a dodatkowo musiał opiekować się swoją coraz bardziej kosztowną matką. Kropka, jakie to głupie, że zachowałeś to dla siebie i nie powiedziałeś nic matce. Gdybyś to zrobił, nie musiałbym słyszeć nieprzyjemnych rzeczy, a ty mógłbyś spokojnie mieszkać w tym domu. Twój plan obrócił się przeciwko tobie. Kropka, w końcu Pablo zaakceptował swój los i ze łzami w oczach podpisał papiery rozwodowe. Wierzę, że jego łzy nie były ze smutku, ale z powodu pierwszej porażki. Nie był to jednak koniec mojego planu zemsty. Sześć miesięcy po rozwodzie Pablo znalazł nowy dom, w którym zacząłem mieszkać i przyjechał w odwiedziny. Nie miałem zamiaru wracać do tego domu, ponieważ wiązały się z nim tylko złe wspomnienia. Pablo musiał niestrudzenie przeszukiwać okolice, by znaleźć moje miejsce pobytu. Spodziewałem się jego wizyty, ponieważ wciąż miałem mu coś do powiedzenia. Jego włosy były przerzedzone, a twarz spocona kropka biała koszula, która kiedyś dobrze do niego pasowała, teraz przylegała do jego ciała i wyglądała nieestetycznie. Nie mogłam powstrzymać się od śmiechu, zastanawiając się, co kiedykolwiek uważałam w nim za atrakcyjne kropka, z czego się śmiejesz. Mam kłopoty, pomóż mi, zawołał. Czy przypadkiem u twojej matki nie rozwinęła się demencja? Zapytałam, a on był zaskoczony tym, co odpowiedział. W ciągu ostatnich kilku lat sporadycznie wykazywała oznaki demencji kropka albo była zdeterminowana, by udawać silną przed synem, albo może Pablo idealizował jej stan i tego nie zauważył. W każdym razie przy mnie często zachowywała się dziwnie, kropka nazywała mnie mamą i mówiła, że dam ci pieniądze, biżuterię i ubrania. Widząc podobne objawy u własnej babci, od razu rozpoznałam demencję i zrozumiałam, jak sobie z nią radzić. Dziękuję, jesteś naprawdę dobrą dziewczynką. Nikol powiedziałam, klepiąc ją po głowie, a ona przytaknęła radośnie jak mała dziewczynka, chociaż moja matka potajemnie odłożyła rzeczy, które oddała mi babcia, postanowiłam przyjąć je z wdzięcznością. Po wydaniu tylu pieniędzy przez lata nic nie mogło się wydarzyć, kropka, tak więc zamieszanie, które moja matka robiła wcześniej z powodu braku pieniędzy lub rzeczy, było słuszne. Ty też zabrałeś pieniądze z mojej torebki i kopert płatniczych, prawda, od dnia, w którym poznałam prawdziwą naturę peble i poprzysięgłam zemstę, bacznie go obserwowałam. Stało się jasne, że potajemnie zabierał pieniądze. Do tej pory myślałem, że to Nikol, ale okazało się, że to nie ona. To to była mama. Twoja mama zawsze była dumna z tego, że jest córką zamożnej rodziny. Mogła prosić ludzi o różne rzeczy, ale nigdy nie posunęłaby się do kradzieży. Pablo wyglądał, jakby połknął gorzkie lekarstwo, kropka, chociaż jego matka jest znana z tego, że jest bardzo egocentryczna, zachowuje dumę jako była dama o wysokim statusie. Jeśli czegoś chce, prosi o to wprost, ale nie kradnie ani nie fałszuje liczb. Kropka, gardzi też długami, a kiedy dowiedziała się, że kredyt hipoteczny na dom jest w rzeczywistości formą długu. Zawsze mówiła spłaćmy go wkrótce. Kropka, kiedy zdała sobie sprawę, że korzystanie z kart kredytowych jest równoznaczne z zaciąganiem długów. Całkowicie przestała z nich korzystać. Kropka, kiedy byłem świeżo po ślubie, przypadkowo podsłuchałem rozmowę. Z której jasno wynikało, że Pablo planował obarczyć mnie opieką nad swoją. Babcią. Wyszła za mnie, żeby móc opiekować się moją babcią. Cóż, plan ostatecznie upadł, gdy zmarł mój ojciec. Ale nie mogę zgodzić się na oddanie jej spadku tylko z powodu opieki. Nie weźmy to, co możemy dostać. Kiedy o tym wspomniałem, twarz peble pokryła się innym rodzajem potu niż wcześniej. Ale mama wymknęła się spod kontroli. Już nawet nie rozpoznaje, kim jestem i ucieka się do przemocy słownej i fizycznej. Proszę, pomóż mi. Jej brak kontroli nie jest czymś nowym. Tak. Planowałeś wykorzystać mnie jako opiekunkę. Niestety mam tylko kwalifikacje administracyjne w opiece. Pablo, śledząc stare wspomnienia, wyglądał na zakłopotanego. Powiedziawszy wszystko, kazałem Pablo odejść. Właściwie to znalazłam kogoś, z kim chcę się spotykać. Od naszego rozwodu minęło zaledwie sześć miesięcy, zdradzałeś mnie. Nie to była tylko propozycja związku. Ale on zawsze mnie wspierał. Jest kolegą z pracy, który zawsze się o mnie troszczył. Jest uczciwy, nigdy nie kłamie i jest szczery w swojej pracy. Kropka, więc proszę, nie angażuj się już we mnie. Kropka. Po tych słowach Pablo wyszedł ze spuszczonymi ramionami. Trudno mu było zaakceptować fakt, że kobieta, która miała go kochać, jest teraz zainteresowana innym mężczyzną. Jest mało prawdopodobne, że wróci tu ponownie. Kropka. Pablo kupił mieszkanie za pieniądze z podziału majątku, który mu dałem. Oraz ze sprzedaży drogich przedmiotów, które posiadała jego matka. Mógł kupić mieszkanie za pieniądze z podziału majątku. Kwota ta została jednak pomniejszona o alimenty płacone mnie i Juanie. Byłem zaskoczony, że moja teściowa zgodziła się na te transakcje, ale wydaje się, że w tym czasie jej stan już się pogarszał. Jej objawy demencji pogarszały się z dnia na dzień, stając się nie do opanowania, i w końcu przyszła do mnie po pomoc. Mówiąc dokładniej, nie miała nikogo innego, do kogo mogłaby się zwrócić. Ale w końcu spotkała się z kolejnym ciosem z mojej strony, kropka, i nie było nadziei na jakąkolwiek pomoc. Ze względu na swoją dumę odmówiła rozważenia ubiegania się o pomoc publiczną. Kropka, sąsiedzi skarżyli się na jej dziwne zachowanie, a Pablo, czując się przytłoczony, Postanowił sprzedać mieszkanie i przeznaczyć pieniądze na umieszczenie jej w płatnym domu opieki. Ostatecznie wydaje się, że spędził swoje życie nieustannie dręczony przez pieniądze dla dobra swojej matki. Niegdyś szanowana i szlachetna rodzina jest teraz tematem szeptanych plotek, gdy idą ulicą, Kropka, nie mogąc tego znieść. Pablo przeprowadził się do skromnego mieszkania w sąsiednim mieście, aby żyć spokojnie. Nie ma pracy, przyjaciół, a jego więzi z krewnymi i rodziną zostały zerwane kropka jego matka, którą kiedyś bardzo kochał, jest teraz w stanie, w którym nie może już nawet rozpoznać, kim jest. Jego przeznaczeniem jest życie w izolacji i ubóstwie, któremu towarzyszy wiele żalu jeśli chodzi o mnie. Postanowiłem rozpocząć związek z osobą, która mi się oświadczyła. To kolega, który awansował na stanowisko kierownicze w tej samej firmie. byłam zaskoczona? gdy usłyszałam, że obserwował mnie przez długi czas, myśląc, że przegapił małżeństwo, ponieważ był skupiony na swojej karierze. Kropka, nie jesteśmy już młodzi, więc postanowiliśmy zacząć spędzać czas jako przyjaciele, nie myśląc o małżeństwie. Kropka, w międzyczasie otrzymałam radosną wiadomość, że Juana jest w ciąży z drugim dzieckiem. Moja wnuczka Dorefi również cieszy się, że zostanie starszą siostrą. Kropka, Juana i jej mąż zaoferowali mi możliwość zamieszkania z nimi ale choć doceniłam ich życzliwość, odmówiłam, kropka otrzymałam również zaproszenia od moich rodziców, aby wrócić do domu, ale również je odrzuciłam. Mam dochód z wynajmu i nie mam żadnych zmartwień finansowych, więc od teraz planuję pracować wyłącznie dla siebie i rozpocząć nowy rozdział w moim życiu.